Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, kolejny odcinek odkurzonych czołgów, w którym wracam po wielu, wielu latach. Czy ten pojazd jeszcze ma rację bytu w WoCie, czy gra się nim słabo, czy się go widzi, czy nie? Dzisiaj legenda World of Tanks, można powiedzieć, czyli M4A3E2 Jumbo. Jumbo czołg bardzo specyficzny, bardzo lubię takie czołgi, które mają coś, czego nie mają inne czołgi. Nie oznacza to, że są super OP i nie można ich zniszczyć, ale oznacza to, że jeżeli nauczymy się wykorzystywać to coś, no to wtedy mamy bonus. Dawno, dawno temu, moi drodzy, kiedy Golda jeszcze nie było, a raczej był, tylko nikt nim nie grał, bo był za normalne pieniądze, Sherman Jumbo dla mnie był objawieniem. Dlaczego? Pamiętam, że wtedy Panzer 5-4 chyba był, albo Panzer 3-4, chyba tak, Panzer 3-4 był dla mnie takim no, ulubionym pojazdem. On zupełnie inne miał parametry, był o wiele szybszy wtedy i pancerz też miał lepszy z przodu. Niestety dostał później nerfa, co jak pewnie się domyślacie, bardzo mnie wnerwiło. Pamiętam, że wyjechał na mnie jakiś koleś właśnie tym czołgiem i ja, będąc przekonanym, że jest to Easy 8, bo po prostu, no nie wiem, nie odróżniłem z daleka, naparzałem w niego i ani razu nie udało mi się przebić, pamiętam wtedy. Strasznie się zdziwiłem i dopiero wtedy spostrzegłem, że ma on niezwykłe zalety. Oprócz pancerza, który, kadłuba, który jest całkiem niezły i nieporównywalnie lepszy, no to jeszcze ma wieżę, ale nie tą potężną, tą najlepszą, tylko tą najgorszą, stokową, z super pancerzem. Co prawda wprowadzało to pewne ograniczenia, ale jednak jest. Słuchajcie, pancerz tego czołgu wygląda tak, z przodu mamy 101 mm tą płytę, ale nie całą, tylko tu niżej mamy 123, później mamy 139 i na samym dole, tam gdzie zazwyczaj najsłabszy jest pancerz, to tu mamy najmocniejszy, aż 165 i wieża, nie byłoby tutaj nic ciekawego, oczywiście ta osłona działa, wiadomo, że za zero tutaj wchodzi, ale wieża była słaba, 65. Dopiero kiedy zostawi się starą wieżę, no dawaj, proszę bardzo, no to robi się coś niezwykłego. Jak na poziom szósty, nieprawdopodobny pancerz. 152 mm wszędzie. Nawet garnek ma 152 mm, czyli no jesteśmy w domu. Wtedy dopiero zrozumiałem, na czym polega granie na wieżę. Czyli to był taki przedsmak przed czołgami T-29, T-32, T-34 i tak dalej. Wszystkimi tymi amerykańskimi twardo wieżowcami. T-30 jeszcze później na końcu był na ostatnim tierze. No cóż, tutaj podstawowy dylemat to jest wtedy, jakie działo założyć. Moi drodzy, mamy do wyboru oczywiście całą plejadę, ale najważniejsze, albo 76, które no, penetracja 128, umówmy się, jest bardzo, bardzo słaba, albo 105, która kiedyś miała lepszą penetrację chyba, tak mi się wydaje, później ta penetracja została znerfiona. Na Goldzie to miało 150 chyba penetracji, było bardzo, bardzo dobre, ale nie wiem, kiedy to znerfiono, czy w momencie, kiedy Gold, czyli te złote pestki już za srebro można było kupować, nie pamiętam tego, szczerze mówiąc. W każdym razie na tym czołgu wybieramy pomiędzy dwoma działami, albo 105, albo 76. Niestety, jak chcemy to działo zamontować, to musimy pozbyć się tej wieży, więc jeżeli zdecydujecie się na tą bardzo grubą wieżę, to zostaje wam to działo, które ma podobne parametry, ale nie tak świetne jak to najlepsze. Zresztą, żeby nie być gołosłownym, dzisiaj mamy troszkę mniej, nie dużo, ale tam troszeczkę mniej. Mamy teraz bardzo opancerzoną wieżę i jak widzicie, tego działa założyć nie możemy. Możemy założyć tylko 76 mm tutaj takie. Co nam to daje? 2000 dpm, zakładając, że będziecie przebijać. Ja często grałem tym. Tutaj opłaca się, znaczy nie opłaca się, ale jest frajda dosyć spora, jak gramy goldem. 177 penetracji to już jest coś. No niestety 128
to jest tragedia. No i podstawowa rzecz, Fear Factor jest żaden, bo 115 uszkodzeń to jest również tragedia, działo niecelne, działo długo, skup 2-3 to jest dosyć długo jednak skupiające. Więc, moi drodzy, troll i jeszcze raz troll na podstawowej wieży. Tak to wygląda. Za chwileczkę bitewki, oczywiście chcę się przekonać, jak tutaj już będzie, czy dobrze, czy niedobrze. Co do amunicji może, to zrobimy tak, że weźmiemy 50 haeków. Tu jeszcze jest jedno pytanie, 20 tych hitów. Pytanie takie, czy po zmianach na piaskownicy ten czołg będzie miał rację bytu? No będzie ciężko z nim, ponieważ zmiany dotkną pociski HE również, a tutaj jednak mimo tego, iż mała penetracja jest na obeku, 53, to jednak mamy szansę przebić kogoś, tak? I wsadzić mu za 300, ile tu jest? 300... no, od 307 do 513 możemy, tak? Czyli naprawdę nieźle. Dobra, taka konfiguracja. Tutaj oczywiście to zawężanie kółeczka bardzo ważne. Grać można na wieżę, bo przypominam, że wieża 152 mm, czyli rewelacyjna, a najlepiej jak nam ktoś w garnek chce strzelać, bo to ma jeszcze gorzej praktycznie na przebicie. To jest nasz najsłabszy, właściwie najsłabsze miejsce, ale to nie znaczy, że jest słabe, tak? Dobra, słuchajcie, pora rozegrać bitewki, zobaczymy, co się stanie. Okej, wylosowało na takiej mapce. Zobaczymy, co się tu będzie działo. Jest jeden czołg ciężki tylko. Te 52 dwie sztuki mają jeszcze kołowca. No, zobaczymy. O kurka, przepraszam. Co tam? Zastrzelanie. Fajnie by było z trolla rąbnąć temu te 52, ale to nie będzie takie proste, podejrzewam. Oho. O kurde, co to? Już przeskoczył? Widzę, że ktoś tam musi jechać. Co, kamień sobie wjechał i myśli, że tam zostanie? Nie. Dobra, prawdopodobnie to nie pancer, tylko palce. Czołg jest w miarę mobilny, co nie znaczy, że mobilny. Uwaga. Nie ma tu nikogo na razie. Tu też nie ma nikogo na razie. Spróbujemy go trafić. Czy się to uda? Palce! 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 Nie, kurka, ale nie chciałem go tak trafić. O, za 152 to już lepiej. To już dużo, powiedziałbym, lepiej. Czy tu może niszczyciel być? No może być. Tego ARL-a by fajnie było. O, jest rodzynek. Ach, szkoda. Palce, panze. O. Panze? Nie, nie, nic, nic. A więc jest kolega super. Super Helk. No. Panze? Co? Panze? Nie, nie, nic, nic. Dobra, widzę, że tutaj nie ma się co wychylać. Jest ich całkiem sporo. Muszę się tu przestawić. Jeszcze tu podjadę. Ten tygrys tam jest. Nasi troszeczkę go
No trzeba uważać, żeby tego życia za dużo nie stracić w początkowej fazie bitwy, bo to później słabo będzie wyglądało. Na dole widzę, że przegrywamy. Pokaż się. Oj nie. Kurka, nie strzelaj się z nim. Dobra, jest na wykończeniu ten... O kurka, atakują. I to jak? Ja tu sam zostałem. To nie jest fajne. Dobra. Przynajmniej ARL-a mamy z głowy. Nasi się im wpakowali na dupsko. Gdyby ten tygrysek wyskoczył, to bym się nie pogniewał. Rzesz w mordę jeża, no! To jest właśnie dziadostwo tej gry. Dobra, muszę się przestawić. Muszę się przestawić tutaj i rozwalić tego King Tigera. Za wszelką cenę. Taka nudnawa ta bitwa. Babok mi rąbnął za 160, co nie było fajną rzeczą. Jest ten tygrysek tam. Dobra, to bitwę powinniśmy wygrać, tylko ja mu muszę porządnie rąbnąć. O! Już nie muszę. O, na kapa dojeżdża. No niestety nie jest to pojazd, którym teraz, wiecie, szybko wrócę, obronię i tak dalej. To jest właśnie to. Dobra, i teraz maluszek. Chodź no tu do mnie. Gdzie ty mogłeś się schować? Kurczę, zabił nam kogoś przed chwilą. Nie zauważyłem gdzie. Maluszek jakby dostał z przebiciem. Czy mógł zjechać niżej? Jest! Dziubasek sympatyczny. O, taka trochę była przydługawa ta bitwa. Ale trzeba uważać tutaj, kurczę, trzeba uważać. Niestety. Udało się odbić 115, no... Liczyłem na więcej, zdecydowanie liczyłem na więcej. Ale zobaczymy, może wylosuję lepiej w kolejnej bitewce. Co do zarabiania, bo tu ktoś może, no zarabianie jakieś tam musi być. No, 900, 10 razy strzeliłem. O, zarobek jakiś tam by był, gdyby nie to, że materiały eksploatacyjne zżerają bardzo, bardzo dużo. Dobra, zagrajmy jeszcze raz. Okej, moi drodzy, Ensk wylosowało. Fajna mapka dla tego pojazdu. Na początek wjeżdżam w okienko. Dlaczego? Dlatego, że ten czołg jest do tego stworzony. I zaraz zobaczymy, czy tutaj czasem nie przyjedzie moja ofiara. Uwaga, uwaga. No
Na razie się tam T25. Wszelkiego rodzaju... O, już jest! Żebym jeszcze trafił. No, mój plutonowy trafił. Tak, do takiego dalekiego strzelania nie jest to fajne. Dobra, widzę, że nasi będą atakować. Super Hellcat jest... No, Super Hellcat dla mnie jest bardzo miłym czołgiem. I szkoda, że ja tutaj nie stałem. O, KW-2, nie! Kurka, co oni tak tutaj atakują? Poważnie ten Super Hellcat tak tu po prostu sobie wyjechał? Nie, boję się, bo KW-2. Chociaż ona wjechała tam. Pokaż się tym superhelkatem. Nie, 152, poważnie? Aaaa! No! Chcesz się wynurzyć. Kurka, ten Super Hellcat tu zaraz wjedzie. Będzie ciężko tu się obronić. Uwaga. Najgorsze jest to, że KW-2. No właśnie. Cholera jasna. Spróbujemy go zdetrakować. I teraz go może. Dobra. Dobra, udało się. No, ten nie może przebić. Ajajajaj. No chodź. Dobra, dajemy radę na razie. Jest ten gościu. Obrona bazy jest, także można tutaj jechać. No ten może być dosyć problematyczny. Tym IKV-em chce gościu zginąć, czy co? Chce zginąć. Gdzie on pojechał? Po baboka pojechał. Masakra. Masakrunia. Jedyna szansa, że mu na Tupsko teraz wyjadę. Łożesz w mordę! Oj, to będzie kiepska sprawa. Dobra, na Golda. Niestety nie wygramy tego. Niestety tego nie wygramy. Tam już jest. Jaka porażka. Oj, został sam. Dobra, co tam jest? Pantera M10, ile ona ma? Ujeny, full hapsa. Dobra, rozwalili go. Jest szansa, że oni będą chcieli we mnie tutaj... że nie będą kapować. No zjeżdżaj z tego kapa. Więc wjadę tu, żeby...
Babok uciekł. Mógłbym Baboka spróbować pogonić, ale on na 100% uciekł. No nie kapujcie, ludzie, ostatni czołg, frag do zdobycia. Masakra. No szkoda. Nie wiem, po co ci ludzie kapują. Bez kitu. Został ostatni pojazd, a ci kapują. Zamiast se fraga zdobyć. Gdzie się podzieli ci gracze, kurde, dawni? No dobra, taka to była bitwa. Jak widzicie, można to przebić. Życia miałem połowę. Rozumiem, jakbym był stuprocentowy, że kapują, ale przecież połowę hapsa miałem. Panterą M10, gościu, miał 1300 HP. Dobra, tak to wyszło. Plutonik nasz, jak widać, zrobił całkiem nieźle. No dobra. Co, jeszcze jedną bitewkę, czy wystarczy? Dobra, wylosowało niestety znowu na siódemki, także nie wiem, jaka jest szansa w wocie wylosowania szóstki na topie, ale... no cóż, WOT się zmienił. WOT się zmienił. Jadę na przepychacz, dlatego że mimo tego, że jestem szóstką, to jednak coś będę mógł zrobić, tak żeby nie kampić, bo pokampić sobie można do dużych, wolnych celów. Tutaj to może być różnie z tym kampieniem. A zawsze tym hajekiem coś tam może zrobię. KW3, Tiger 1, no Tiger 1 tutaj aż chyba groźniejsza tego KW-ka, bo penetrację ma większą. I nawet jak tą płytę z przednią bym skontował, to widzę, że sam Isior jedzie, także krótka nasza gra może być. Ale ich tam pojechało. Wow. No jedziesz czy nie jedziesz tym misem, kurka? Gdyby nie tyle niszczycieli, które oni tam mają, to bym tu na wieżę mógł pograć na tej górce, ale... No dobra, zobaczymy, co się tu będzie działo zaraz. Dwa czołgi tylko. Widzę, że odważny kolega jest sympatyczny. Tigery dojeżdżają. Czy tu się wynurzy? Dobra, przebijaj, proszę cię, Isek, przebijaj. Tego się obawiałem. Kurka, Is, przebijaj, proszę cię, traf kogoś, przebij. Ach. Co za koleś, no nie przebił jeszcze nikogo w tej bitwie. Pod Jacksona ich będę musiał tutaj. O Boże. No schowaj się, żebym ja mógł strzelić. Co za koleś, no. Kurde, no przejedź w prawo, kolego. Bo znowu wyjedzie i ci rąbnie. Dobra, chociaż go zdetrakowałem. Nie zasłaniaj go. Przebiję go teraz? Przebił, okej.
Hellcat jeszcze. Noż, co się dzieje w tej bitwie, to ja nie wiem. Teraz ten Su tu wyjedzie. No nie będzie to dobra bitwa. Przykro mi, moi drodzy, ale ja tutaj... I koniec po mnie. No właśnie. Czasami w tej grze mi tak ciśnienie skacze. Ciekawe, muszę jakąś maszynkę do mierzenia ciśnienia sobie kupić. Gdyby kolega w ISie zagrał... No żeby przebijał, już nie mówię tam... Super, żeby tylko przebijał. Odległość od przeciwnika była ile? 50 metrów. Ale trzy jego pierwsze strzały chyba były bez przebicia, no to... Kurde. To zobaczcie, 1200 uszkodzeń jakby to przebił, by miał. Plus to, co później zrobił i nawet jakby przegrał, miałby fajny wynik. No niestety to jest koniec bitwy, bitwa sromotnie przegrana. Zniszczyliśmy im tylko 4 pojazdy. O, z APCR-a widzę, że Su-100. Su-100 ma wystarczające działo, żeby Jumbo bez problemu przebić. Dobra, no nie będę więcej rozgrywał. Jak kiepska bitwa, to też niech zobaczycie, bo tak to, żeby nie było, że jakieś tam wybieram. Dobra, zdobyłem nagrodę. O, kurczę, ładna nagroda. Piękna nagroda, dobra. No i tak kolega, zobaczcie, zrobił 1200, to jakby przebijał, to by zrobił, kurczę, 2400. A 2400 to już naprawdę super wynik dla niego. I był losowany na topie, is na topie, słuchajcie, to jest coś fantastycznego. Dobra, no zrobiłem 900 uszkodzeń. Nastrzelałem się trochę. 13 razy strzeliłem, 12 razy trafiłem. Kurczę. No ale to było blisko, no więc... Więc to jest okej. No i drodzy, takie to były bitwy. Czy Jumbo ma rację bytu? Najbardziej doskwiera, wiecie co, w grze? Że nielosowani jesteśmy na topie. Dobrze, że tutaj na 8 nie wywalało, bo było jeszcze gorzej, ale i tak pomiędzy 7, taką właśnie jak tutaj Tygrys, jakiś Is, a 6 średnią, no jest przepaść, bo jesteśmy na 2 strzały, tak? To samo ten Su, który wyjechał, również wziąłbym je na 2 strzały. Także, no nie wiem, liczę na to, że może się zmienią jakieś losowania, bo tak to Jumbo naprawdę jest fajnym czołgiem w tym sensie, że nawet jak was na 8 wyrzuci, to po prostu tym działkiem, trolem możecie tam je popieścić. No ale jak znerfią jeszcze obrażenia, nie będzie można przebijać, to już w ogóle będzie totalna lipa, bo tak to chociaż liczymy na ten strzał za 400, który wejdzie, tak? No, być może zmierzch tego pojazdu. Pojazd nadal ciekawy, a jak wejdą zmiany z piaskownicy, to wtedy zrobię oddzielny materiał, no i zobaczymy, jak on przeżyje te piaskownicowe zmiany. To tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.